Dzień dobry, właśnie przyjechała osoba pocięta przez Pakistańczyków dwóch nożem. Do zdarzenia doszło dzisiaj w północnej części Anglii. Osoba została zaatakowana, ponieważ jest biała, była biała, a ci muzułmanie nienawidzą białych ludzi. Tak zwana grupa dwóch kozojebców zaatakowała. Pocięli dzisiaj białą osobę. Osoba w stanie krytycznym dokładnie przed chwilą została przywieziona do szpitala. I czekamy, obserwujemy, co się wydarzy. Się tam wieźli ją z boku. Z tego co wiem, osoba ta była bardzo, bardzo pokaleczona nożem. Będzie potrzebna jej transfuzja krwi. Teraz na miejscu zdarzenia szpitala podjeżdża policja. Właśnie podjeżdżają. Z tego co wiem, rzucili się w pościg. Teraz przyjechali przeprowadzić wywiad z tą osobą, bo ta osoba była w takim stanie, w którym nie można było po prostu nic do niej wymusić. Po prostu w wielkim szoku. Obserwujemy, zobaczymy, co się wydarzy. Funkcjonariusze właśnie wtoczyli się do szpitala. Tutaj proszę zobaczyć swój radiowóz. Tamtą karetką przyjechała osoba poszkodowana. Teraz pewnie sporządzony będzie raport. Policja rzuciła się za dwoma bandziorami z Pakistanu, zwanymi kozojebcami. Dziękuję za uwagę, miłego dnia życzę. Do widzenia.